Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który dość dawno już Wam obiecywałem. Temat tworzenia serwitorów. Jak stworzyć serwitora? Od razu uprzedzam, jest to temat dla osób zaawansowanych albo niezwykle zdolnych. Natomiast jeżeli nie czujesz się osobą specjalnie zdolną w poruszaniu się po magii, jeżeli nie masz jeszcze wiele wiadomości, możesz spróbować. Jeżeli dokładnie zachowasz moje instrukcje, na pewno nie przyniesie Ci to żadnej szkody. Po pierwsze, czym jest serwitor? Serwitor jest quasi istotą, niby bytem, czymś, co powołujesz do istnienia w ściśle określonym celu, dla wykonania ściśle określonego zadania. Jak to zrobić? Brzmi fantastycznie, ale rzeczywiście jest dosyć proste technicznie. Paradoksalnie proste, ale bardzo skomplikowane. Jak to w magii chaosu, która w większości opiera się na paradoksach. Przede wszystkim musisz wiedzieć, w jakim celu tego serwitora powołujesz. Jakie jest jego zadanie? Nie może to być zbyt ogólne, proste, konkretne zadanie. Na przykład możesz go powołać w celu osiągnięcia awansu w pracy. To zabieramy się. Wejdź w stan, który nazywamy ani-ani, stan odmiennej świadomości, stan ja jestem. Jak to zrobić, mówię na innych swoich filmach, na przykład na filmie Uzdrawiające milczenie. Chodzi o stan, w którym przebywasz w spokoju, bez myśli, bez uczuć, bez emocji. Reszta świata przestaje istnieć, ty jesteś. Jesteś ty, nie twoje ciało fizyczne, nie twoje ciało psychiczne. Po prostu ty, jako ta świetlista istota, która jest. Kiedy już jesteś zanurzona, zanurzony w tym stanie, lekko zakotwiczona w stanie bez myśli, bez emocji, przywołujesz tą jedną, jedyną myśl, tą jedną, jedyną emocję. Problem, zadanie, marzenie. Zlokalizuj je w sobie. Zlokalizuj je w swojej istocie. Ono będzie się zawierało w pewnym miejscu. Obserwuj uważnie. To wszystko powoli, bez pośpiechu. Zauważysz, że ta myśl ma jakąś lokalizację wewnątrz twojej istoty. Przyglądaj się jej uważnie, obszar tej myśli będzie ograniczony. Powoli, bez pośpiechu, zamknij tą myśl w jakiś kształt. Jaki to ma być kształt? Dobra jest kula, dobra jest pięcioramienna gwiazda przestrzenna, może to być na przykład ptak. Jakikolwiek kształt, który wydaje Ci się odpowiedni dla tego zadania, jakikolwiek kształt, który Ci się podoba. Powoli, nienatarczywie zamieniasz tą myśl w ograniczony obszar. Zamieniasz na przykład w kulę. Zawierasz ją w kuli. Ja lubię bardzo takie świetliste, połyskujące kule. Dalej, przebywając w stanie ani-ani, tą kulę delikatnie, bez pośpiechu, przesuwasz poza obręb swojej istoty. Poza oddziaływaniem swojego pola energetycznego. Wiem, że to energetyka rozszerza się niemal na cały świat, natomiast przesuń ją poza obszar, który uważasz za siebie. Kiedy będzie już ten kształt przeniesiony, przemów do niego, oczywiście nie usłyszy tego, wszystko to odbywa się na poziomie mentalnym. Przypomnij, jakie ma zadanie. I koniecznie, dlaczego powiem Ci potem, koniecznie zapewnij go o możliwości powrotu. Zapewnij go, że jego prawem i obowiązkiem jest powrót po wykonaniu zadania. Może być na przykład coś w tym stylu. Twoim zadaniem jest zapewnienie mi awansu w pracy. Kiedy wykonasz zadanie, masz pełne prawo i obowiązek wrócić do mnie. Będę na Ciebie czekać z utęsknieniem.
i... Zaczyna działać. Pamiętaj, że Servito jest częścią ciebie. To jest nie istota powołana do życia znikąd, bez kresu. Jest to część ciebie, część twojej energii, część twojej świadomości, część twojej istoty. Powiesz, po co w takim razie to wydzielać? Wiesz, nie wiem jak ty, ja na przykład bardzo nie lubię dwoma, trzema rzeczami naraz się zajmować. Ta część twojej istoty będzie zajmować się tylko tym zadaniem, które będzie jej powierzone. To jest bardzo wygodne, ukierunkowuje na cel. To nie znaczy, że ty już nie musisz nic robić. Musisz działać w tym kierunku, natomiast nie musisz na to poświęcać całej swojej uwagi. Masz serwitora, masz pomocnika, który działa w twoim imieniu i dla twojego dobra. Pamiętaj, że serwitor jest istotą bez rozumu, ściśle zadaniową. Serwitor nie rozróżnia pojęcia dobra i zła. Dla niego dobrem jest wykonanie zadania, złem jest niewykonanie zadania. Dlatego ty też musisz działać, żeby przypadkiem ten serwitor nie poszedł trochę nie w tym kierunku, w którym chcesz. Tutaj chciałem cię uprzedzić. Twórz tylko i wyłącznie pozytywne serwitory dla swojego własnego bezpieczeństwa. Nie dlatego, że jesteś istotą fantastyczną, pełną ciepła, miłości i empatii dla otaczającego świata, to może też, ale tu chodzi o twoje bezpieczeństwo. Serwitor jako istota, quasi istota, bez rozumu, działa po swojemu. Jeżeli stworzysz serwitora, takiego, o którym na przykład mówiliśmy, w celu zapewnienia sobie awansu w pracy, on może z rozpędu załatwić awans pracy też komuś innemu. Nie przyniesie ci to żadnej szkody. Natomiast jeżeli stworzysz serwitora negatywnego, powiedzmy na przykład, nie wiem, jego zadaniem będzie, żeby nielubiana przez ciebie sąsiadka złamała nogę. Skąd wiesz, że nie zacznie treningu od ciebie? Skąd wiesz, że jak się już rozpędzi, to po złamaniu nogi sąsiadce nie połamie nóg innym osobom, istotom, na których ci zależy? Dlatego dla własnego bezpieczeństwa, tak jak i przy innych kreacjach, tak przy tworzeniu serwitorów, tylko i wyłącznie pozytywne serwitory. Co jest ważne, ta możliwość powrotu, o której mówiłem wcześniej. Kiedy to zadanie zostanie wykonane, kiedy uznasz, że to już, znowu zanurz się w stanie pustki, w stanie ja jestem, ani. Przywołaj mentalnie obraz tego serwitora poza swoją istotą. Znowu, powolutku, bez nacisku. Przenieś ten kształt, przenieś w obręb swojego ja. Najlepiej w to miejsce, gdzie ta myśl była przedtem. Pomalutku, bez pośpiechu, rozpuszczaj ten kształt. Rozpuszczaj, niech on się zleje razem z twoją energią. Niech znowu stanie się tą częścią ciebie, którą był przed powołaniem do życia serwitora. Dlaczego to jest takie ważne? Tak jak ci mówiłem, ten serwitor jest częścią twojej energii, częścią twojej istoty. Jeżeli pozostawisz go na zewnątrz, może pewnie tak i by się stało, ale niekoniecznie samoczynnie wrócić do ciebie. Natomiast może też zostać przejęty przez kogoś innego. Przez innego człowieka, przez inną istotę. Nie widzę tutaj powodu, dlaczego inna istota, przypadkowa, nie wiadomo kto, miałaby wchłaniać część twojej energii. Owszem, jeżeli masz takie życzenie, możesz się dzielić z innymi istotami swoją energią, możesz udzielać im swojego ja. Natomiast to muszą być istoty wybrane przez ciebie, a nie przypadkowe, nie wiadomo kto. Nie wiadomo, gdzie znajdzie się ta energia, więc nie zapomnij koniecznie o tym powrocie. Czyli dwie kwestie związane z bezpieczeństwem. Powrót oraz pozytywny serwitor. Dobrze jest też na przykład przy tym powrocie jakoś zachęcić. Powiedzieć, wróć do mnie, wykonałeś kawał fantastycznej roboty. Wróć do mnie, razem będziemy się cieszyć z naszego sukcesu. To tyle.
proste, ale niezwykle skomplikowane. Ale myślę, że warto spróbować. Warto spróbować, to pomaga. To jest częścią kreatywną magii chaosu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Cię do obejrzenia innych filmów. Tam nie tylko o magii, również o zwykłych, codziennych sprawach, o sposobach na choroby, na codzienne bolączki. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nie wiem, jak jest w tej chwili, kiedy oglądasz ten film, natomiast w momencie nagrywania mój kanał ma około 700 subskrybentów. Więc skoro 700 osób uznało, że warto go zasubskrybować, to co to może znaczyć? Może to znaczy, że warto go zasubskrybować? Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci. Do zobaczenia.